Siemaneczko, witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony Juken, a dzisiaj przed wami odcinek z Fishing Planet, kolejny odcinek zresztą z karpi, nocnych karpi, gdzie odpowiem, pokażę wam być może taką metodę, jak łowić karpie w nocy. Ja to testowałem, był ten krótki odcinek, widz też napisał, że śmiało mogę nagrać długi, bo wy te długie odcinki lubicie, gdzie no możecie sobie sami przesunąć, a ja nie tnę, także dzisiaj to będziemy do minimum ograniczali. Oczywiście karpie na Whipping Willow, więc dowiecie się jak łowić olbrzymie karpie na Whipping Willow w nocy. Bardzo ważne, bo metodę na dzień znacie, ale też niektórych z Was nocne metody interesują, i też zastanawialiście się. Stąd był ten pomysł, bo zastanawialiście się, czy karpie biorą w nocy. Tak, biorą, to już wiemy. Natomiast jak to zrobić, żeby brały? No to myślę, że to bardzo prosty sposób. Opracujemy. Ja nagrywając tamten odcinek, z którego pokazywałem Wam przebitki, czyli był bardzo krótki odcinek, no to można uznać, że to były po prostu moje testy. Więc pierwsza rzecz, którą zrobimy, to jest czas. No bo skoro w nocy, to czas. Zaczniemy sobie może na pierwszy raz nie od tej nocki z dnia pochmurnego, ale zaczniemy sobie widzowie od nocki z dnia słonecznego, czyli jakby księżycowej nocy. Już tutaj nie widzę, jak to jest. Mam nadzieję, że phishing mnie nie oszuka i Czegoś nie odwali. Dobra, mamy słoneczko, i słuchajcie, tutaj zaczyna się od razu szczyt. Więc my ustawimy sobie na godzinę 20 ten czas, um, dlatego że mamy, mamy troszkę, musimy mieć troszkę zapasu, żeby wiecie, rzucić zanętę. Bo oczywiście zanęta jest tutaj rzeczą no, najważniejszą, bo bez zanęty łowienie to według mnie, w przypadku tutaj karpi, nie ma sensu. Karpie Delta, to się nazywa, ten przepis już zawsze się nazywa Karpie Delta, no ale to jest, to jest ten mój przepis, który Wam pokazywałem w nie, niejednym odcinku, skuteczny. Yy, tylko czy na pewno Fider? Mam nadzieję, że to są dwa rodzaje, teraz muszę zobaczyć, czy ja na pewno mam jeden składnik dobry, ale chyba to był Grand Fish Fider. Czekajcie, 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 bo tego drugiego mamy mniej. Gdzie on tu jest? Tak, wider, tak, bo to był destroyer. Dobra, okej, okay, wszystko, wszystko się zgadza. Ten destroyer, akurat zresztą mogę to też pokazać wam w odcinku, natomiast ta, ta zanęta z destroyerem mi kompletnie, kompletnie nie oddawała. Jeśli chodzi o nocne łowienie, nie wiem dlaczego. Może w ogóle coś nią się popsuło, musiałbym potestować. Ogólnie łowię na tom, jest spoko. Także ja to też będę miał podwójny klimat, bo nagrywam to już no po północy, tak naprawdę. No, więc zaraz będziemy, zaraz będziemy, moi drodzy, działali. No myślę, że akurat ten te nęcenie to można spauzować, jak skończę nęcić, mam ponad 4 kilo, słuchajcie, zanęty do wrzucenia, więc myślę, że co jak co, ale to nęcenie można spauzować. No dobra, jak sami widzicie, słuchajcie, 22 minuty czasu gry zajmuje nęcenie. Także chyba rozumiecie teraz, dlaczego ja nie chciałem. Na tym szczycie zaczynać nęcić, bo tyle byśmy z tego szczytu stracili. A tak sobie zrobimy myk taki. Moi drodzy, że zanęciliśmy. Zarzucimy sobie wędki. I uwaga, bo to będzie myślę taka wersja ekstremalna, bo ja bym chciał troszeczkę spróbować swoich sił z jakimś większym karpiem. Czy to się uda, to oczywiście zobaczymy. I oczywiście będziemy nęcić dalej. Będziemy nęcić dalej, moi drodzy. Tam się tam trujeczka zawiesiła. Trzeba ją poprawić. Dobra. Cyk i zobaczcie. I myk ten sam. Wędki zarzucone, a ja w tym czasie ciach i będę nęcić dalej. No nie mam pręki, jak widzicie, więc to mieszanie zanęty troszkę niestety trwa. No ale te 15 sekund da się. Da się wytrzymać. No, i będę nęcić jeszcze raz te 4 kilo, wrzucać. Zobaczymy to, wszystko się zobaczy. Wiecie, w praktyce i kiedy zmienię spot, to też zobaczymy w praktyce, które spoty spróbujemy. No, myślę, że chciałbym też spróbować te inne spoty, niż te, które rzucałem w tym, nazwijmy to, testowym odcinku. No bo skoro robimy test i, i, i tworzymy metodę na odcinku, tak na żywca, no to metoda polega na tym, że jest metodą prób i błędów, prawda? Widzowie, więc. Warto też sprawdzić to, co ewentualnie nie działa. Tutaj to, co Wam pokazuję, jest no wręcz sprawdzone, że działa. Myślę, że 40 plus powinien wpaść nam karp do 21, jeszcze zanim się ściemni. Więc to też jest bardzo dobry czas na łowienie. Ten spot mi jak najbardziej o tej porze oddaje. Także tutaj będzie myślę, że spoko i zobaczycie, że też, też w nocy one ładnie biorą, nie? Natomiast na pewno będziemy zmieniali spot. Uważam, że metoda byłaby skuteczna, znaczy mówię byłaby, bo jeszcze nie wiemy, tak? Będzie skuteczna, o może lepiej to zabrzmi, jeśli zapełnimy siatkę na full. Przynajmniej medalami i unikatami, bez zwyklaków, nie? No bo bez problemów w ciągu dnia. Ja słuchajcie, wolę akurat na Whipping Willow słoneczko łowić za dnia, tak jak Wam mówiłem, nawet od tej piątej rano, gdzie ten szczyt brań jest no na, na bardzo żenująco niskim poziomie, co prawda widzieliście, ale brania są najlepsze, najlepsze okazy nam siadają. I tak często mam wrażenie, że właśnie w tym momencie, gdzie jest największy szczyt, yy, jest dużo tych brań, ale żeby złowić jakiegoś rekordowca, że tak powiem, no to w tym mniejszym szczycie on najczęściej siada. Mniejszym szczycie, właściwie mniejszym, właściwie w tym momencie w większym dołku, a nie mniejszym szczycie, tak? No zwał jak zwał, zobaczymy, może coś się zmieniło, wczoraj chciałem sobie, już wczoraj chciałem dla was ten odcinek nagrać, ale coś tu się wczoraj fishing bugowało strasznie widzowie i mm, działy się jakieś dziwne rzeczy, że ja nie, nie mogłem w ogóle tą wędką typu spod rzucać, nęcić, się tu strasznie coś wczoraj bugowało, więc mam nadzieję, że tam coś phishing nie popsuli. No ale jeżeli miałoby nie być brań, no to też się okaże, że, że to co pokazałem na odcinku tym krótkim szybkim w postaci przebitek, że to już nie działa. To wątpię. To wątpię. Tak jak widzicie, no wzięliśmy sobie zapas czasu, bo ja zawsze uważałem, że lepiej mieć trochę tego czasu za dużo niż za mało no bo jeżeli byśmy zaczynali o 21:00 nęcić no to byłoby słabo dziwię się tylko że jest taka no coś tam podzwoni ale jest taka cisza haczyki mam na pewno 14 na wszystkich wędkach i wczoraj działo się słuchajcie tak samo więc nie wiem czy tu fishing czegoś nie popsuł nie wiem czy to jest też dobry moment w którym ja ten odcinek widzowie dla was nagrywam no ale może się okazać, że są w trakcie jakiegoś update'u. Już przerabialiśmy tą opcję, jak sygnalizatory nie działały po ostatnim update'cie przez dwa dni, później to naprawili. Natomiast, chociaż powiem wam szczerze, przygoda na łowisku wtedy też miała swój urok, bo te sygnalizatory nie dzwoniły faktycznie, trzeba było patrzeć jak się, jak się wiecie, wędka zachowuje i, i, i moim, jakby takim odczuciu to też miało. Powiedzmy, jakiś tam swój urok. Nie mówię, że nie. No, najchętniej bym jeszcze trzecią zanętę wrzucił. Mogę, wiecie, spróbować dla widza, to ja mogę. Z drogi widzu, będzie mi bardzo miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem. To zawsze robi zasięgi i też mnie motywuje, bo fajne komentarze często piszecie, także jest to motywacja, żeby dla was nagrywać. Natomiast ja w tej chwili nie jestem zadowolony z tego początku, bo. I dlatego nie chcę robić cięć. Ale pamiętam, że... No dobra, jeszcze nie ma 21. Jeszcze nie mam prawa się wypowiadać, nie? Zaraz nam 44 kilo rekord osobisty strzeli i, i tyle. I tyle z tego będzie. Dobra, zaczęły dzwonić. ok, Zaczęły się brania. Luz. Czyli, czyli właśnie może, może właśnie mamy jakiegoś rekordowca tutaj. Waga, widzowie, zobaczmy. Jest coś konkretnego. No już czuję, że może to być coś konkretnego, bo odjeżdża i to konkretnie odjeżdża. Uuuu, hu hu, i wie, 40 jak nic. No. A tu nagle wyskoczy. 39,5. Ale nie no, żarty żartami. Oczywiście. Wiecie, to nie da się tak wyczuć, ile to ma kilo. Co łowimy. No ale na pewno sami przyznacie, że nie jest to karp. 20 kilo. A mi przyznacie widzowie, że nie jest to karp 20 kg, który tak walczy. Także na pewno, na pewno coś większego. No takie 35 to, to myślę, że spokojnie. Zresztą, obstaw w komentarzu, lubicie tę zabawę z obstawianiem i uczciwie obstawiacie bez, bez podglądania co tam potem jest. No chyba 35, bo trochę jednak za szybko, przyspieszył za bardzo. Chyba będzie z 35. A, bo to zwykły karp. Dobra. Zwykłe, zwykłe karpie przecież są maksymalnie tam chyba 37 czy ileś kilo. A one też dosyć mocno walczą. No dobra. No ale powiedzmy, że jak na zwykłego karpia powyżej 30 kilo, jeśli zwykłego karpia złowisz, to jest ok. Tak zawsze mi się wydawało, nie? Zwykły karp, wykarp kar, albinos i amur. Wszystko, co powyżej 30 kilo, to jest dosyć dobrym wynikiem, nie? Bo one nie są w takich konfiguracjach. Te 40, plus to są chyba tylko lustrzenie i nagie. Także masz tylko dwa rodzaje karnienia. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś zwykłego karpia 40 kg złowił. No nic, kusi mnie, żeby jeszcze raz donęcić. W sensie jeszcze, jeszcze jedną zanętę zmieszać. Skoro robimy tekst, testy na wiecie, ekstremalne łowienie nocne, a mi tam generalnie dla widza nie jest szkoda kasy na tą zanętę, no to. To mnie dla widza mogę sobie zanęcić. Zobaczymy. Przynajmniej widz będzie wiedział, czy. Zresztą to, to jest raczej wiecie, jak wy macie niższy level i wam na kasie zależy, no to... To jeżeli raz byście chcieli pod, pod rekord pójść, żeby mieć, nie wiem, frajdę satysfakcję, to jak najbardziej, nie? Ale nie jest to rzecz, która byłaby opłacalna. Kolejny zwykły karp. O, jeszcze medalowy. Widzowie, jeszcze medalowy. Co mnie tak się te zwykłe karpie na mnie uwzięły? jeszcze medalowy za tyle zanęty to chyba będzie albinos bo coś białego wyskoczyło no to będzie chyba albinos też będzie prawdopodobnie 30 max 30 parę kilo jak widzicie, no ta metoda mi na początku lepiej działała, bo lepsze się... O, 35 albinos, to... Słuchajcie, jak 35 albinos, to jest dobry wynik. To można przyznać, to mogę, wiecie, powiedzieć, że 35 albinos jest całkiem przyzwoity wynik, widzowie. Absolutnie nie mam powodu do narzekania, nie? Bo nie wiemy, ile rekordowe albinosy tutaj ludzie łowią. No ale skoro nie wyskoczyło mi, że rekord osobisty, to znaczy, że że o wiele większe te albinosy tutaj łowiłem. Szkoda. Dobra, no to podnęćmy jeszcze raz dla widza. No. Może jak dla widza zanęcę, to dla widza będzie jakiś fajny unikat, co widzu. Wy lubicie jak dla was unikaty łowie? Dobra, to szybko, szybko jeszcze raz zanęcimy. I zmieniamy miejscówkę. I zobaczymy. Oczywiście miejscówki chcę trzy przetestować tej nocki. Zobaczyć jeszcze w inną pogodę. No i, i będziecie widzieli, tak? Mniej więcej, czy takie łowienie ma sens. Ja powiem swoje zdanie. Robię to, bo właściwie no chciałem. Chcieliście, no to robię. Dla widza oczywiście, że tak. Natomiast, jeśli ja bym miał wybierać łowienie karpi, wiecie, ja mogę arapajmę łowić w nocy. Mogę łowić, nie wiem, rekiny w nocy przykładowo, no ale arapajmę. Ale według mnie łowienie karpia w nocy nie, 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 nie oddaje tej frajdy. Karpie fajnie się tu łowi w słoneczko w dzień. Ja wiem, że w świecie realnym się chodzi na karpie na notki. To wszystko rozumiem. Dlatego takie, takie no powiedzmy, wyzwanie tutaj po części, można powiedzieć, podjąłem. Natomiast yy, łowienie karpi mi bardziej smakuje. że można tak to powiedzieć, smakuje mi to w dzień. Każdy ma z nas inaczej oczywiście. Tak jak wiecie, ja nie lubię na przykład chmurę łowić, gdzie, gdzie, gdzie jest szaro ponuro. Przez to też na przykład Emeralda bardzo nie lubię, bo jest taki szary, ponury. O, lustrzeń. 39 kg. No to już tak źle nie jest. Dobra, czyli zanęta zaczęła działać, widzą. Okej. Okay. Dobra. Zanęta dopiero zaczęła działać. Czyli z lekkim opóźnieniem zaczęła działać, można powiedzieć, bo dopiero teraz coś się zaczyna dziać. Okej. Okay rano, wiecie. No, będziemy się tu szczypać, nie? Muszę zaraz żyłkę wymienić na tej wędce spod. Ale to jeszcze jedno nęcenie. To nęcenie sobie skończę i akurat żyłka może być do wymiany. Ja zawsze sobie, słuchajcie, zostawiam żyłki, które gdzieś tam mi jakieś resztki zostają i, i je zawsze wkładam na, na wędkę spod, no bo na no, tu jako takiej wytrzymałości nie musi mieć. Znowu maluszek jakiś ło, widzicie? To, 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 to szkoda tej zanęty. To aż wstyd takie coś łowić. Zwykły lustrzeń 5 kilo. Oj widzowie. Pójdźmy bliżej te kamu kamu. To jestem troszeczkę niepocieszony, że mi takie tutaj. Opierdółki biorą. I medalowy, czyli w sumie tylko dwa unikaty czy trzy unikaty złowiłem, tak? Jak dobrze trzy unikaty i jeden medalowy, jeden zwykły. No to tak. Wiecie, ma się to nijak do tego łowienia w dzień. Chyba, że też się coś zmieniło. No, dzieci chcieli, to znowu możemy jeszcze raz zrobić test łowienia karpi w ciągu dnia, ale mi się to ta metoda najbardziej sprawdza. Zmieniam spoty, nigdy czasu nie muszę przesuwać, więc wiadomo, urokiem. A słuchajcie, no powiedzmy sobie szczerze, urokiem łowienia karpi w nocy, już poza klimatem, który nie, niektórzy z Was mogą lubić ten klimat nocny, spoko, rozumiem. Ale urokiem łowienia karpi w nocy no może być niewątpliwie to, że macie możliwość przesunięcia czasu. Tylko wiecie, przesuwanie czasu ma znaczenie, nie wiem, jak łowicie na przykład Arapaima i trafi wam się unikat, czy te okonie nilowe, tak? To przesuwacie, no to ja rozumiem, bo to ma jakiś sens, bo jeden unikat na spod złowicie, a tutaj nie jest tak, że traficie unikata, to już więcej nie traficie. To też nie jest reguła, bo jeżeli traficie nawet 40 kilo karpia, to nie jest powiedziane, że nie możecie drugiego trafić. Rzadko to się zdarza, ale nie jest to tak wiecie, że niemożliwe, nie? A więc jakby no, to przesuwanie czasu w tym momencie nie ma sensu. Tym bardziej, że zwróćcie uwagę, że nęcicie, prawda? Robicie nęcenie. Ja no w dzień też zaczynałem łowić dzień słoneczny, gdzie no ten szczyt brań był bardzo... Od piątej rano, tak? Czyli taki bardzo, bardzo niski. I te brania były bardzo fajne. I, i potrafiłem tam ładną czterdziestkę wyciągnąć. Nęcąc. Przypuszczam, że jakbym od rana, słuchajcie, walnął trzy zanęty, znaczy trzy... Trzy razy zanęte, tak jak robię to teraz, to tam bym miał chyba, nie wiem, szaleństwo jakieś na tych wędkach. Którego nie widzę tutaj. Ale dobra, spróbujemy jeszcze jeden spot. I zobaczymy. Ocenimy. Wiecie. Chociaż według mnie tu jest... Yy, teraz weszliśmy na największy szczyt brań i, i no one powinny być, Ja jakoś ja nie widzę tego, że wiecie, jest ten taki totalny szczyt brań. No i gdzie jest ten szczyt brań? Bym się zapytał, nie? Jakoś widzicie, no coś tam wzięło, ale no nic takiego, co by urywało tyłek. Więc yy, mówię, no, chcesz się bawić w nocy. Ja się bawię dla widza. Testujemy, natomiast, no, fajny księżyc, wszystko super, klimat fajny, jakby absolutnie nie narzekam. Natomiast ja tam wolę karpie raczej, raczej w dzień łowić. Tutaj. Znaczy, może inaczej, z tych testów, które zrobiłem, i teraz, drogi widzu, widzisz je na własne oczy. No, to jednak w ciągu dnia wydaje mi się, że szybciej zapełnisz tą siatkę um, niż w ciągu nocy. jeżeli by, Bo jakby mamy porównać, tak, czym się różni łowienie w dzień od łowienia w nocy. No Pierwsze pytanie było, czy karpie biorą w nocy? Tu, Fishing Planet oczywiście. No to odpowiedź na to pytanie już została jakby potwierdzona, tak? Biorą i całkiem fajny okaz jest w stanie wam siąść. No dobra. To pytanie mamy z głowy. Natomiast drugie pytanie by się nasuwało. W takim razie kiedy lepiej jest łowić, czy w dzień, czy w nocy? I tu teraz nie chodzi o moje poglądy, że nie do końca mi pasuje łowienie w nocy. To moje, wiecie, zdanie nie ma tu znaczenia. Może się okazać na koniec odcinka, że nie wiem, będziemy mieli tu takie wyniki, że wtedy powiem inaczej. Natomiast z tych testów, które już zrobiłem, bo wydaje mi się, że w dzień szybciej zapełnisz siatkę, lepsze możesz mieć wyniki, nawet jeśli łowisz od godziny 5 rano. Nawet na tym spocie konkretnym, na którym jesteście. Są odcinki widzowie na kanale, gdzie no kilka odcinków testowałem zanętę. Tą samą zanętę dokładnie, którą, yy, którą teraz rzucam, więc nie jest to jakby, wiecie, różnica jakieś zanęty przynęty, haczyki, wszystko to samo, bo ja staram się raczej łowić tutaj na, na 14.0 na tych haczykach. Ale jak widzicie, no jest troszeczkę spokój na tych wędkach, Czyszczycie brań. I to już jest różnica, gdzie zwróćcie uwagę, że wrzuciłem już trzecią turę zanęty i czwarte już tu rzucać nie będę. Moim zdaniem sensu to większego nie ma, żeby tutaj wrzucać w to miejsce. Ale możemy sobie rzucić wędkę na przykład karpiową, cyk, o. Gdzieś tak sobie, niech tam leży wędka karpiowa. Widzicie na własne oczy też, jak to się dzieje, nie? I wiem, że wtedy widzieliście tylko przebitki. Natomiast wtedy tych brań miałem o wiele więcej. Fakt, jeszcze nie powinienem się wypowiadać, bo tak naprawdę noc się dopiero zaczęła. Ale ja już. No zobaczymy. Zobaczymy ocenę ocenę możemy zawsze mówię na koniec że tak powiem sobie dać uważam że są ryby które w nocy biorą typu no właśnie to jest arapajma ale wiecie zarapajmą ten całe cała no kolejny medal no to sami widzicie zarapajmą ten sens łowienia w nocy no to jest tylko i wyłącznie podyktowany tym że ty łowisz unikata i za chwilę na następną noc przesuwasz czyli wiecie no jakby żeby nie płacić za to przesuwanie czasu żeby nie płacić za to przesuwanie czasu, tylko dlatego Arapajme łowimy w nocy. A już tu drugiego medala trafiłem. Coś, nie wiem, dajcie znać w komentarzach, czy, bo jakby tego nie śledziłem. Przyznaję się, bo jakby więcej teraz na Eurotraku się skupiłem. Czy w ciągu ostatnich dwóch, trzech dni, czy tam, nie wiem, od nowego roku, był jakiś update? Bo no tyle mniej więcej Fishing Planety, No nie wiem, kiedy ten odcinek ostatnio wrzucałem, to już mogłem go wrzucać w nowym roku. Znaczy na pewno go wrzucałem w nowym roku, bo to było parę dni temu jakoś. Chyba, że ten czas tak szybko leci. I widz właśnie napisał, że bardzo chętnie obejrzy dłuższy odcinek. Także dla ciebie, drogi widzu, pozdrawiam serdecznie wszystkich fajnych ludzi, jak zawsze. No ale sami widzicie, nie? No, znacie moje zdanie ja nie należy do ludzi, którzy by byli, nie wiem, niecierpliwi nie mam prawa narzekać, bo 140 kilo ryby złowione w godzinę tak naprawdę czasu gry, no bo tak zaczęliśmy łowić plus minus z tym nęceniem, no ale zobaczcie, jest cisza, mamy szczyt brań także czekam tu do 22 myślę, zobaczę i zmienimy spot, jeszcze chcę sprawdzić, jeśli na drugim spocie też te brania będą takie mizerne, no to ja już mniej więcej na ten moment Mogę się wstrzymać z, z oceną, bo może jest jakiś chwilowy, nie wiem, błąd związany z update'em. No zobacz, pewnie kolejny medal nam wylatuje, no zobaczcie co się dzieje. Nawet, albo nawet to nawet nie będzie medal. Zwykle, kto już go nawet nie wypuści. No, a nie no, jest medal, ok. Trzeci medal, także widzowie, no wiecie, no tutaj jeśli chodzi o efektywność tego łowienia przy takim nęceniu, no to sami widzicie, że to się, to się ma kompletnie nijak, nie? A mogę wam to udowodnić, bo żeby nie było, mogę zacząć łowić w słońce o godzinie 5 rano, gdzie teraz mamy na full wykres brań, a ja mogę łowić, gdzie ten wykres jest no bardzo minimalny o 5 rano w słońce. I będę mi mimo że 40 ładna strzelić. Tu na razie jednego strzeliliśmy 39 kilo. No 150 kilo w siatce, to też nie jest, wiecie, jakoś. Co by robiło wrażenie, bo według mnie no 200 kilo to już by było fajnie w ciągu tej godziny. To da się zrobić. Czyli tą metodą moją trzy spoty, każdy po tej godzince, no wiadomo jeszcze na ncenie, ale każdy po godzince łowienia dwie, po, po 200 kilo, trzy spoty masz pełną siatę i to spokojnie pełną siatę unikatów. Są odcinki na kanale, robiłem to, wątpię, żeby aż tak się zmieniło. Natomiast tutaj przy nocy... Ciężko mi jest powiedzieć, żeby trzy spoty nam wystarczyły, widzowie. Wiecie? Czyli zobaczcie, jeżeli trzy spoty ci nie wystarczą, to automatycznie yy, zużyjesz więcej zanęty. Bo ja na przykład sobie nie wyobrażam w każdego spota walić po trzy razy zanęte. Mogę nad następnym spróbować dwa razy walnąć, czyli rzucić, rzucić wędki i rzucić zanętę. Natomiast też szkoda trochę tego szczytu. No ale co mamy po tym szczycie? No na razie jedno wielkie, już nie powiem co. I wiem, wiem, w świecie realnym to też tak nie działa, bo rzucasz za nętę, siedzisz przy tych wędkach, często ludzie sobie siedzą, gadają i, i tam nawet takiego dzwonienia na karpiach nie ma. I ja sobie zdaję z tego sprawę, że, że się czeka za tymi karpiami, czasami godzinę nie ma żadnego brania. Yy, tylko my tutaj jakby no nie porównujemy w tej chwili do świata realnego, tylko mówimy o tym, co znane jest nam wszystkim z Fishing Planet. I no mi znane na przykład łowienie dzienne plus to, co troszkę no bo to ciężko mówić, żebym tu karpie łowił w nocy, no bo to... To To tylko widzicie, były przebitki z, jedne, z jednego wieczoru, takie dwa podejścia na, dwu, na dwa dni zrobiłem, ale też już mogę wam powiedzieć, że takie medale. No następny pewnie medal leci. Ło, to ten dziwnie wyjechał szybko. Bardzo szybko mi, no 30-30 kilo, słuchajcie mi mi... Unikat mi 30 kg ponad 37, tak szybko wyleciał z wody, no to aż dziwne, nie? Coś się zbugowało. I, I od razu Wam mówię, nie daje mi to żadnej frajdy. Jak mi 37 kilo karp tak szybko wyjeżdża. O, Amur też dosyć szybko wyleciał. 19 kilo, no to, to akurat nie dziwne, że tak szybko wyleciał. Nie wiem, może tu bliżej trzeba rzucać, ale to to nie jest. No widzicie, markerów mam od groma i trochę. Już dwie wędki teraz mam. Będę mieć pomieszane czwórkę z dwójką, ale to już tam nieistotne. No dobra, no coś nadrobiliśmy, widzowie. Coś, coś tam wzięło. No mamy te 200 kilo. Lekko ponad godzina czasu gry. No okej. Okay. Możemy iść na następny spot, potestować na następnym spocie. No ale skoro mamy tyle podnęcone na trzy razy, to myślę, że możemy tutaj chwilę jeszcze posiedzieć, bo to też chodzi, wiecie, o to, że ta zanęta działa w tym momencie o wiele dłużej, nie? Skoro cały czas donęcałem. Czy jest sens tak robić? To, co zrobiłem, to jest totalnie takie, wiecie, taki spontan. Tego. Natomiast zazwyczaj, jeżeli robiłem yy, na większe sztuki taką akcję w ciągu dnia, no to polegało to na tym, że nęcę, wrzucam wędki i jeszcze cały czas drugą zanętą donęcam. To był mój taki maks. Trzech, czterech zanęt tam jakoś tam specjalnie nigdy nie waliłem. Nie zwróciłem uwagi, żeby, czy, czy to, wiecie, wrzucenie większej ilości zanęty daje jakby lepsze wyniki. Nie, nie, nic takiego mi się nie, nie udało widzowie zauważyć. Więc te dwa razy, może tak, w sensie raz wrzucić wędki i donęcać, to bym się był w stanie, słuchajcie, zgodzić. No, już raczej będzie cisza, bo 2:30, 1,39, 1,37 wyleciała, także tu jest już więcej jak pewne. Że mimo, mimo jednak takiego nęcenia, um, no już raczej nie będzie tutaj żadnych kokosów. A kolejna sprawa, no zobaczcie, czy jest sens wrzucać trzy zanęty, że tak powiem. No na tym przykładzie, skoro ja 2:30, tam 37 i 39 wyciągnąłem, a nie 40, plus. No to moim zdaniem jakby większa ilość zanęty wcale nie wpływa na to, że, że złowisz większego okaza, bo ja bez problemu słuchajcie mogę do dwóch razy donęcić i, i mieć naprawdę ogromnego. Zresztą jakbym się uparto i pewnie bym wyciągnął bez zanęty, natomiast dla mnie łowienie bez zanęty, co też wiele razy mówiłem, yy, no jest troszeczkę nudne, nie? Jest troszeczkę nudne. Znaczy tu Fishing Planet, bo to jest taka ciekawostka. Idziesz na ryby w świecie realnym, no i cieszysz się z tego, że siedzisz na tym powietrzu, że nie wiem, tam ptaszki ćwierkają, że coś tam nie wiem, jakaś kaczka ci przypłynie, wiesz, różne rzeczy, że szupak skoczy. Wszystko cię dookoła cieszy i jakoś tak się nie przejmujesz tym, że tak. Wiadomo, że chcesz te brania, ale tak masz taki luz, nie? A tutaj jednak Fishing Planet, szczególnie jak ja nagrywam odcinek dla ciebie, drogi widzu. Trudno, żebyś też czekał nie wiadomo ile, aż jakieś branie będzie, wiecie. To, to jakby, no nie powiem ci stary, zrelaksuj się, oddychaj muzykę relaksacyjną. To sam może. Oczywiście polecam jak najbardziej takie różne muzyczki relaksacyjne i tak dalej, jak najbardziej tak. Natomiast no, no nie włączę ci to muzyki relaksacyjnej i nie powiem ci, o nie biorą, to się zrelaksuj, stary, zrelaksuj. Się. Albo drogawicko, Wicko, bo Wicki też oglądają oczywiście. Pozdrawiam wszystkie panie. Mniej może komentarzy piszą, ale statystyki pokazują, także drogie panie, możecie śmiało też na moim kanale się udzielać, komentarze zostawiać. Nie gryziemy, nikt tu nie gryzie, wszyscy są dla siebie mili i o to chyba w życiu chodzi. No dobra, po 22 3 minuty no Fishing Planet, bo kiedy słuchajcie, nagrywam dla was ten odcinek, się nie wyrabiam z niczym, to już jest pierwsza, pierwsza w nocy, kiedy nagrywam dla was ten odcinek. Dobra, słuchajcie, i tak myślę, że tu już, tu już się chyba nic, no ale to też przytrzymałem, żeby wam pokazać, że jak już wsiadły, to już widzicie, mamy ciszę. Także ja myślę, że dalsze jakiekolwiek siedzenie tutaj już nie ma. Nie ma sensu i my się po prostu, moi drodzy, ewakuujemy na następnego spota, który wtedy też bardzo ładnie oddawał, a być może, bo chyba na przebitkach więcej mieliście właśnie z tamtego spota. I to by tak czasowo się zgadzało, że ja tak mniej więcej łowiłem do tej 22. Nawet nie wiem, czy nie 22.30. To już teraz nie chcę wiecie skłamać. Tak nie pamiętam, to nie będę się wymądrzał, nie? To jest ten spot, gdzie wiecie się łowi karpia kolosa. Znany Wam oczywiście, ale my idziemy sobie na ten. Na ten spot, który też w dzień, znaczy w południe bardzo dobrze oddaje. Dla mnie bardzo fajny spocik. Zobaczymy. Tradycyjnie będę musiał donęcić, tylko tu zrobię chyba odwrotną kolejność. Widzowie, jak mam być szczery, ze względu na szczyt i na czas, tak, to ta kolejność będzie wyglądała tak, że najpierw rzucę wędki, później będę donęcał najwyżej dwa razy, ale najpierw zarzucę po prostu już wędki, no bo tu jest jakby szkoda tego szczytu. A moim zdaniem, jak już ma naprawdę coś fajnego siąść to równie dobrze może siąść bez zanęty. Bo tak te, taka szansa oczywiście słuchajcie zawsze taka szansa istnieje, no nie można wykluczyć. Wiecie, ja zawsze mówię do takich sytuacjach, jak wygląda prawdopodobieństwo takiego, takie. no, to zawsze mówię no, 50 na 50 albo się uda albo się nie uda I nie ma innej opcji, nie ma trzeciej opcji. No. Dobra. Także wiecie, wędki rzucone, żeby, bo chodzi o to, też, żeby czasu nie marnować. Oczywiście szybka akcja z nęceniem w tym czasie. No, możecie sobie zobaczyć, jakby nie będę tego pauzował, bo będziecie mogli zobaczyć na własne oczy, czy, 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 czy w czasie tego nęcenia coś, coś się dzieje. Pamiętajcie, że jak to jest z tym karpiem kolosem, jak go tutaj łowicie, to już miałem tak dwa razy i wiele osób też tak miało, że wystarczy dosłownie dwa razy za nętę rzucić. I Dobra, wiecie co, ale. Co jak co? Co jak co, widzowie, ale my tu musimy sobie. 7 dolarów sprzedać, tak jest. My tu musimy sobie, widzowie, żyłkę zmienić, bo to już może. Nic dobrego nie wróżyć. Jeszcze by mi się zerwała, a rakietę bym stracił, i co wtedy? Jakbym nęcił, bo tu chyba na łowisku nie można. Chyba. Nie jestem pewien na 100%, ale chyba tutaj tej rakiety wielkiej się nie kupuje na łowisku. Nie będę sprawdzał teraz. Bo pamiętajcie widzowie też na przykład na przykładzie zanęty, nie? Że yy, tych dodatkowych różnych składników zanęty tu na łowisku nie kupicie. Już tam pali że drożej. Bo jest no, spora różnica dla ciebie. Na początku zależy ci na kasie. I to jest oczywiście trudne, kiedy nie masz tyle miejsca jakby w plecaku, żeby odpowiedni zapas wziąć ze sobą. Ja teraz już mam chyba taką, taką torbę, że, że nie narzekam na miejsce, nie, nie mam problemu, żeby się zabrać, ale, ale wiecie, no, yy, wtedy jest takie bicie się z myślami. Zresztą widzieliście te moje odcinki, jak, jak wyliczyłem co do jednego, potem się okazywało, że na łowisku muszę coś dokupić i mi miejsca brakowało. Coś tam takiego było, coś tam na początku, to co do każdego slota człowiek liczył, żeby się tylko zabrać, nie? Z, tą, z tymi wszystkimi składnikami. Natomiast tych dodatkowych nie kupicie. Możecie kupić CarPrivala, ten Big Riverine Bremer, Grand Fish Feeder to możecie bez problemu kupić, ale z całą resztą już jest problem. Znaczy CSL-a, jeśli dobrze pamiętam, albo Sweet Kurcjan, czy Tutti Frutti, możecie kupić, ale nie pamiętam, które z nich. Wiem, że nie wszystkie. Więc tu akurat, wiecie, ja bym się skupił na tym, że, że tylko nie możecie tego Hempcorna kupić i Olica KPA, bo wiecie, jeżeli wy zaczniecie się, potem wam się pomyli, które można kupić, które nie. Ja z góry zakładałem, że nie można kupić i wtedy zawsze byłem, wiecie, zaopatrzony. Akurat w przypadku CSL-a to jest najmniejszy problem, bo nawet takie jedno opakowanie, słuchajcie, na. Starcza tak. Wszystko dookoła wam się prędzej skończy niż to. Samo CSL ten tweet Kurcjan czy Akurat Tak akurat na to nic tym nigdy problemu nie miałem. Zazwyczaj mi się olica KPA kończyły i hempkorny. I wtedy się robi problem, no bo nie kupisz nałowisku. No, jak widzicie, nęce, jak wiadomo, mamy szczyt, więc coś mogłoby się złowić. Mogłoby teorii. Teorii tak, no bo mamy szczyt brań. No a w praktyce, jak widzicie, no to tak średnio bym powiedział, nie? Że chcieliście dłuższy odcinek, ale to jakby on z siłą rzeczy chyba będzie dłuższy, bo no kurcze. No, no, ok, na razie mamy jeden spot zaliczony w ciągu dnia też. Więc jeżeli na takie tempo by było utrzymane, to trzy spoty, siatka pełna, to zwróćcie uwagę, że w tym, w tym tutaj. W tej siatce jednak no troszkę tam jest medali, tak? Tam chyba parę zwyklaczków. Co w ogóle dla mnie to jest chyba wstyd w ogóle wpuszczać zwyklaczka w tym momencie do siatki, nie? W tym sensie, że zawsze, wiecie, robiłem takie wyzwanie zapełnić siatkę unikatami. No dobra, no. Zobaczymy, no mogłoby już coś zacząć brać, bo Generalnie to wiecie. Generalnie to mm, troszkę w tym momencie, obawiam się, ale przetestuję. Yy, widzowie, moi drodzy, obawiam się troszeczkę tej pogody jakby za chmurą w nocy. Yy, w sensie nie jak to będzie wyglądało. Nie? Chociaż tu jakby się uprzeć, to też jakieś tam chmury niby są. Nie? nie jak to będzie wyglądało, tylko jakie będą brania. Bo tam zupełnie inaczej ten wykres brań się prezentuje, a może się okazać, że właśnie na niższych braniach lepsze okazy nam wkoczą. Że może to będzie sposób na złowienie jakiejś naprawdę fajnej 40 takiej wiecie. Takiej konkretnej, soczystej. Takiej 45. O kurczę, tak, no. Jakbym tak rekord pobił, to bym chyba tu z fotela spadł, widzowie. Bo tak długo że tak powiem, poluje na takie naprawdę fajne, żeby gdzieś tam do topki się dostać i... Tak jak mi się udawało bez problemu na delcie, to to mnie do topki nie wpisywali. Do dziś nie wiem dlaczego. Oni sami nie wiedzą. Dobra, pierwsze branie Jest szansa, że nie będzie to zwykle. Medal raczej to być też nie powinien. Więc coś konkretnego nam się może trafiło, widzę. Widzicie, a jeszcze całej zanęty nie, nie wrzuciłem, dlatego uważam, że jest to fajna metoda w taki sposób to robić. Według mnie dość dość. Um, dość sprawdzona. A nie marnujemy czasu, bo 20 minut słuchajcie czasu w grze yy, po to, żeby zanęcić yy, to jest masakra, więc ja to też jest taka moja zawsze alternatywna. O no to może być kurde czyści parę kilo słuchajcie. A przed chwilą mówiłem o 40, że poluję na 40. No, jeśli to będzie, widzowie, 40, plus, to dedykuję tego unikata tobie. Na pewno to jest unikat, ale jeśli jest 40, plus, to drugi widzu, dedykuje go tobie. No i oczywiście mojemu dziadkowie, dzięki któremu w części tą przygodę zacząłem z rybami. No. Może dla dziadka będzie też ryba. No, powiem wam, widzowie, powiem wam. Czuję coś dobrego. No, to tylko 34. A walczył jak 40, słuchajcie. Już naprawdę przez długi czas myślałem, że to jest spokojnie jakieś 40 par. A to, to to to, takie tam pizderytko. 30 par. Nie, no oczywiście nie narzekam. Lubimy 30 parę. Też łowić lepiej niż 20, ale. Ale wiecie, no już tak myślałem, że. A tutaj Amur chyba nam się wyłonił. No, Amur może mieć 30 parę, no to wtedy wiadomo, że. Do Amura to jest, wiecie, mogę złowić 36 Amura i się okaże, że mam rekord osobisty. To bym się jak najbardziej cieszył. Dlaczego? Jak nie jak tak? Kurde, Walduś. jak nie jak tak? Nie, to zwykły kar. a już myślałem, że Amur nam się trafił. E, tam jeszcze nawet 30, e, ledwo 30 kilo. Tak, narzekam. Teraz teraz widzowie narzekam, tak, teraz narzekam. No coś się popsuło w tym Phishing Planet. Nie jest tak łatwo, nie? Znaczy, no nikt nie powiedział, że będzie łatwo, no bo kto powiedział, że będzie łatwo. Nikt tego nie powiedział. Nawet tego nie oczekuję. Ale wiecie co? Wrzucę drugą pulę zanęty tutaj również żeby były wyrównane szanse. Skoro na pierwszym spocie wrzuciłem 3, tu bym rzucił jedno, no to jest duży przeskok, prawda? Ale chociaż wrzucę dwie, czyli wiecie. To jest taka moja tradycyjna metoda, 2, i wtedy będziemy wiedzieli, bo wy często piszecie, że ok, że zanęta fajna, czasem wam coś siądzie, ale, um, ale że macie problem, żeby 40 fajną trafić. Rzadko to się dzieje. Ja myślę, że. Jakbyście spróbowali nęcić na dwa razy, to zwiększa to znacznie szanse. A to mi się chyba medal zaraz wyłączy, tak jakoś za łatwo idzie, e, jakiegoś medala. Co? Co to się stanęło, widzowie? Kochani moi drodzy, co to, co to się stanęło? Powiedzcie mi, co to się stanęło właśnie w tej chwili? Nie ogarnia mnie. Nie, nie ogarnia. 30 parę kilo karpia holowałem, jakby to nie wiadomo, jaka wielka ryba była. A tutaj 40 mi tak wyjechała. Co ta Fishing Planet tego tak dwala? Dobra, no mamy, ok, dobra. No. To, to nęcimy dalej, widzowie. No to nęcimy dalej. Nie ma co tracić. Słuchajcie, um... czasu. Na trzy razy pewnie nie, ale na dwa. Też małe szanse są, one są. No jak najbardziej są, ale to już nie jest takie wiecie 50 na 50, że albo znaczy może być, albo się uda, albo się nie uda, nie? Ale już no wiecie, żeby, żebym tutaj kolejną 40 wyciągnął to może być różnie. Możemy spróbować pod wierzbą. Możemy spróbować pod wierzbą, a możemy spróbować. Pod zobaczymy. Pod wierzbą dawno nic fajnego takiego konkretnego nie złowiłem. Nęcimy dalej słuchajcie. Można powiedzieć, że niedawno zaczynaliśmy prawda, bo. To było jakoś tam po 22 jeszcze w ogóle zanim zacząłem nęcić. Ja już no. Także jak widzicie te szczyty brań wcale w przypadku karpi rekordowych nie mają jakiegoś znaczenia i tak samo jak właśnie ja łowię od rana gdzie ten szczyt Bran jest no, na niskim poziomie, spokojnie wyciągałem najlepsze okazy. Nie wiem, czy przypadkiem na tym spocie też nie. Jak testowałem. Mogę kiedyś sprawdzić, który spot najlepiej na rano oddaje. Na pewno jest to ten sprawdzony, na którym byliśmy. Z tą skałą tam, tak? No to jest dosyć sprawdzony spot. No, o, to teraz. To. Tak 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 tak, 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 tak. tak, tak. Zwykły kar... tak, Ok. Przechwaliłem widzowie, przechwaliłem. Przechwaliłem. No ale okej, okay, no połowa, połowa siatki wiecie, połowa siatki jest zapełniona, natomiast nadal to tak dla mnie. Średnia satysfakcja, nie? Średnio bym powiedział. Nie ma rekordu. Ale jak będę chciał dla widza złowić rekord, to ja wam to udowodnię i właśnie jeszcze się zaczepię oranek na słońce dla widza. I zobaczycie, że bardzo szybko coś fajnego wyciągnę. Może tak na koniec odcinka. Też ten odcinek i tak już 43 minuty trwa. Jeszcze mamy jeden spot, także nie ma kolejny medal. Eee, widzowie, to nie jest robota. No widzicie, wyczułem go. Wyczułem, że to medal. Lipa troszkę. Złowiłem czterdziestkę. To już te te brania teraz widzicie takie, takie są bardziej lipne, nie? Ale Amura jeszcze dzisiaj żadnego nie z... To mi się w ogóle, słuchajcie, widzowie, nie zdarzało, żebym kompletnie... Znaczy, złowiłem tego małego, nie? Ale tak, żeby nie złowić Amura takiego 30 kilo, to mi się nigdy nie zdarzało i to jest pierwsza taka sytuacja. bo to, że tam 19 kg jeden chyba wpadł, to tam się nie liczy, nie? Chyba, jak dobrze pamiętam. Wiem, że jakbym 30 kg Amura strzelił, to no i karpia Albinosa chyba też nie trafiłem w końcu. Hmm. Wiecie, półsiadki jest, no ale żeby spot można uznać za. Powiedzmy, udany, no to te 200 kilo powinienem mieć tu złowione, nie? Czy już ponad 400 kilo powinno być, i zostałoby tam te 200 na kolejny spot. To wtedy można by powiedzieć, że, że spot oddał. No to mówię, to chodzi o tą tylko, wiecie, zasadę. Wiadomo, że na jednym jest więcej, na drugim mniej, ale chodzi o tą zasadę, że, że trzy spoty na całe, na całe jakby łowienie. Fishing Planet, nie? Hmm. Ale przynajmniej widzicie to bez jakiegoś tam pauzowania, tu chcę to sobie może przewinąć, a starałem się wiecie no już taki teraz jakby na 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 nęcenie nie było sensu słuchajcie tego pauzować, no bo cały czas wędki są zarzucone także. W każdej chwili tu może jeszcze coś siąść nam fajnego. To już jest strasznie późno już tak mnie trochę oczy bolą, bo dzisiaj już w sumie nagrywałem kilka odcinków. I jak mam być szczery, to tak średnio już mi się chce, ale jeszcze dla widza zostanę. Najwyżej no, sobie picie jakieś przyniosę. Jak zanęcę. O! Takie, takie, takie szybkie możemy zrobić. Taką szybką pauzę. Żebym sobie coś do picia przyniósł, akurat może tutaj się coś. Jeszcze trafi. No w sumie wiecie, nocne kar... Znaczy powiem wam tak, czułem, może dlatego tak, może dlatego tak reaguje, że no wiecie, no jest już tutaj po pierwszej grubo u mnie, przed drugą. No i tu w noc, tutaj jest noc, u mnie jest noc i jakby to łowienie w nocy, tak człowiek się wczuwa w ten klimat, nie? I czuję, że faktycznie jest noc i sobie uświadamia, że, że chce mu się spać, nie? Jak to wszystko na psychikę człowieka potrafi działać. No tu jeszcze z 60 kilo musiałbym trafić ogólnie wszystkich karpi, no bo inaczej uważam, że spot nie będzie oddawał. Zanęcone, zanęcone. Dobra, to ja robię szybką pauzę, moi drodzy. Zaraz do was wracam. No dobra, moi drodzy, jestem. Jestem z powrotem, a więc rzucamy wędkę karpiową jeszcze tutaj do kompletu. I po takim nęceniu, no coś jeszcze musi. O, mi tu zaraz czekajcie, bo mi tu licencja się zaraz skończy. Bardzo fajnie, że zaczęło to być napisane i. I, 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 i gdzie ja kliknąłem? Nie, nie to, tylko tu. Bardzo fajnie słuchajcie, że zostało to. Jak widzicie, wczoraj właśnie byłem testowałem tak jakoś też w nocy. No i co? Fishing Planet się powiesiło. Widzowie drodzy, no myślałem już, że nam w ogóle będzie koniec totalny. No i tak jak się powiesiło, tak nie wiem. No dobra, coś tam się dzieje. No okej okay, słuchajcie, jestem wyrozumiały. Ja jestem wyrozumiały. Każda gra ma się czasem prawo powiesić. Tym bardziej, że ona jest za darmo, także tu nie mamy prawa narzekać. Kremki ostatnio nie kupowałem, bo tak, no nie byłem Fishing Planet tutaj. Wy bardzo chcecie jakieś odcinki, tylko tutaj też tak na dłuższą metę, wiecie, no, levelowałem to konto. To, żebym je wylewelował, to sam dobrze wiem i wy dobrze wiecie, no, na Rapajmach byśmy je wylewelowali. Mogę do tego wrócić, nagrywać odcinki z levelowania dalszego, pokazać jak wchodzę na Kongo. I na tym się gdzieś tam, wiecie, już ta sprawa potem skończy, nie? ale wiem, że czekacie na okonie nilowe. Też chętnie zobaczę, czy się coś zmieniło pod tym kątem. Potwory już mamy raczej. Znaczy, potworów nie mamy wszędzie nałapanych. To od razu Wam powiem. Są łowiska, na których, na których potworów yy, nie mam złapanych. Więc jest jakaś opcja, że, że, że jeszcze możemy w ten temat uderzyć. No, pewnie medal kolejny. No, medal. No już ile tych medali ja dzisiaj złowiłem, nie? Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że mielibyście w dzień nęcąc to dwa razy łowić tyle medali. No to przecież jest to niewykonalne, żeby tu łowić. No nie wiem, pójdziemy sobie może pod wierzbę. za chwileczkę. Zobaczymy jak ten szczyt teraz wygląda. Nie wiem, czy będziemy... O, zwyklaczek. Czy będziemy w ogóle czas przesuwali? Jak już takie biorą, no to już wiecie, to już z góry jest, to wiadomo, że ten spot jest. Ten spot jest już z góry, wiadomo, że na straty spisany. No. Dobra, to sobie rzucimy jeszcze raz. Nic nie zaciąłem za wcześnie, tam nie pierdzie. Za wcześnie, za wcześnie, nic nie za wcześnie. Nic nie brało. Także jeszcze sobie zobaczymy, słuchajcie, pod tą wierzbę, ale da się siatkę zapełnić. Moim zdaniem, tak oceniając teraz, bo da się tą siatkę tak samo zapełnić, widzowie, na trzech spotach według mnie, jak w dzień. Więc to nie jest, że łowienie w nocy jest gorsze. Ale kurczę, w dzień lepiej widać. Znaczy, to zależy od klimatu. Masz ochotę połowić w nocy, łowisz w nocy. No tu nie ma różnicy, tak. Tak, jakby zobaczymy, co pod tą wierzbą jeszcze się okaże. Natomiast yy, myślę, że w dzień jesteś w stanie szybciej złowić. W krótszym czasie, o! Tak bym to powiedział. Chociaż też nie do końca, no bo nie, nie, nie łowimy Równo godzinę nigdy na, na jednym spocie. Bo to tak jakby wiecie, jak dwa razy nęciłem, to zawsze było to troszeczkę ponad godzinę. Więc jakby tak patrząc tu, to też na tym spocie siedzę troszkę ponad godzinę, bo wchodziłem po 22, zanim zacząłem nęcić. Także tak na upartego siedzę tutaj, tak no. Ciężko powiedzieć ile, nie? Bo to też tak nie można porównywać. Inaczej wygląda, jak ty zanęcisz i wchodzisz na i wrzucasz wędki. I od tego czasu liczysz łowienie, a inaczej, jak, tak jak tutaj zrobiliśmy, że wrzucasz wędki, i w tym czasie donęcasz, jakby, tak. Wiecie, ten ten szczyt nęcenia dopiero się osiąga, jak właściwie za drugą zanętą go osiągnęliśmy, tak naprawdę. Więc. No nie wiem, nie ma, nie ma większej różnicy w sensie. Nie powiem, że łowienie w nocy jest gorsze. Ja się cieszę, że w nocy sobie włączyłem dla widza nagrać. Bo czuję taki trochę chill. No, taki chill. Jeszcze mi to jakieś muzyczki nie brakuje takiej, żeby totalnie już tak się wychillować. No bo wiadomo, no w, nocy, w nocy też ma swoje uroki łowienie. Ja pamiętam słuchajcie, widzowie, kiedyś z kolegami pojechaliśmy na weekend właśnie na ryby. Jakieś tam prywatne łowisko. Mieliśmy namiot rozbite. Wiadomo, wieczorkiem się siedziało. Grilla się, grilla się zrobiło. Piwko się wypiło. My łowiliśmy w dzień. Eee... Tylko dla jasności od razu, żeby było. W dzień łowiliśmy normalnie. Ja powiedziałem, nie, ja nie będę, wiecie, po piwku łowił ryb, żeby tam sobie haczyka gdzieś nie wbić. Eee, więc wyglądało to tak, że jak skończyliśmy łowić wieczorem grill, już do grilla piwko, już my sobie wieczorem z kolegami no, można powiedzieć, chillowaliśmy, a, a jeden kolega, yy, który tak nie, nie uczestniczył, powiedzmy, w tej imprezce, to miał przy, 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 przy brzegu namiot i tam miał rzucone wędki z sygnalizatorami i łowił karpie na noc. I poszedł spać. No, a my jeszcze nie spaliśmy. No i zaczęliśmy, wiecie tak delikatnie kijkiem pociągać za te żyłki, żeby mu zaczęło dzwonić. Ten jak wyleciał z tych. Jak wyleciał z tego namiotu, byś tam przewrócił, nie? Ale był ściekły na nas, nie? Zanim się zorientował, że to my, to też trochę minęło, bo my się tam schowaliśmy, tak wiecie, z boku. Tak jakby obok jego namiotu. Bardzo cicho to zrobiliśmy. Jak on wyleciał, to myślał, że po prostu to było branie i że on to przespał, nie? Dopiero nasz śmiech nastradził, no bo co cię nie dało się wtedy nie śmiać. I nasz śmiech go totalnie. Zdradził nie. Ale nie pamiętam, żebym tam wtedy mimo, że to jakiś tam był prywatny staw. Oni pamiętam, że wtedy chyba właśnie go zarybiali jak też my byliśmy i. Nie pamiętam, żebym tam wtedy coś złowił. Coś konkretnego. O karp z 30 kg, jeszcze jest do zaakceptowania. Nie mówię, że to jest jakiś rekord, ale jest to do akceptacji. Tak. Dobra, już nie będę. Dobra, także jeszcze chwilę poczekam, zobaczymy jaka jeszcze będzie jedna ryba i się przenosimy. Chyba pod wieżbę, bo jakbym miał tak... Kusi mnie jeszcze jedna miejscówka. Hmm, czekajcie, muszę pomyśleć. Bo mamy do dyspozycji z takich moich miejscówek albo wieżbę. Albo miejscówkę, na którą rzadko docieraliśmy, bo często siatkę już zapełniałem. Ale znacie na pewno tą miejscówkę z moich odcinków. Ja bym mimo wszystko wierzbę spróbował w nocy. Dlaczego? Dlatego, że wierzba ma swoje takie, można powiedzieć, humory. Że na przykład mi najlepiej brało zaraz jakoś tam południe pod wierzbą. A przykładowo od rana nie. czym mówimy brało? No zawsze ci ryba weźmie, żeby nie było, że ja tutaj mówię. Ja często myśli, wiecie, skracam i, i mnie za słówka chwytacie. Potem dopytujecie. Ja nie mówię, że jak pójdziesz na od rana łowić pod wierzbę, to nic nie złowisz, tylko mówię o takim bardziej konkretnym mówieniu, bardziej efektywnym, czy też biciu jakichś rekordów. O, ten sposób, to dokładnie mam na myśli to nie jest tak, ty możesz na każdy spot pójść, zanęcisz, zawsze coś złowisz. Tylko pytanie co, ile, w jakich odstępach czasu i tak dalej. Tu już myślę, że nam się łowienie widzowie skończyło. No chyba jesteście tego świadomi, widzicie. Tu już, no... tu już raczej nawet nie spodziewam się. No, czy zwykle jak nam się trafi albo medal, to już wiemy, że to już jest koniec. Definitywny. Jakby Urbański pytał, czy czy definitywnie chcemy opuścić to łowisko? To tak, panie Hubercie, jestem tego pewien. Zaznaczam odpowiedź, że opuszczam to łow... znaczy nie łowisko, tylko ten spot. Nie musi pan pytać, czy, 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 czy chcę przemyśleć, jestem w 100% tego pewien. Chyba, że mi wędka pierdalnie, to zmienię zdanie, ale nic się na to nie zanosi. Dwie minuty czasu gry do 50 i zwijam manatki. Także jak widzicie, no tutaj, no chyba, że się okaże, ja może wiecie też, dałem przedwczesną ocenę tego, bo jeszcze mamy jeden spot, a może się okazać, że na jednym spocie w ogóle będzie tak lipnie brało, że, że nie zapełnimy siatki. Pamiętajcie, że już tam palicho, że tam mamy w tej siatce medale i jest kilka zwyklaków, to już tam palicho. Jedyna różnica taka, że o wiele łatwiej jest na pewno w dzień zapełnić siatkę samymi unikatami. Bez nawet ani jednego medala. No ale zakładając opcję założenia, założenia, zakładając opcję zapełnienia siatki, no to no to jak będzie na żółto się świeciła, no to wtedy wtedy jest zadanie zaliczone. Wtedy możemy sobie porównać, ile to czasu zajmie. Chociaż mówię, gdybym pewnie przesunął czas na piątą rano Zresztą zobaczcie, dobra, to już jest czas się zwijać, bo i tak jest za długo. Zobaczcie, widzowie, ja tu jeszcze raz spróbuję pod wierzbą, nie ma problemu. Może okazać się, że ten wykres brań jeszcze jest, no, no to schodzi w dół i, i będzie spoko. Natomiast mamy następny dzień, tak się składa dzień, znaczy dzień, słońce, więc możemy zrobić tak, że po prostu ja i tak, zobaczcie, piąta rano to piąta rano ten wykres to jest praktycznie, no ha, no bo tu się zaczyna wtedy na dzień, no czyli możemy już podnęcić wcześniej. No zobaczymy. To wtedy bym wrócił na ten spot, na którym zaczynaliśmy. I uwierzcie mi, że po piątej rano trafi mi się naprawdę coś konkretnego. Także może tym akcentem zakończymy wtedy odcinek, bo w nocy mogę sobie przesunąć ten czas do tej piątej rano, czyli my się, słuchajcie, zwijamy pod wierzbę. Tu jeszcze coś mi dzwoni. A, serio? Jeszcze, jeszcze ktoś do siatki chce? No to dobrze, no to. A już ja bym się tu nie spodziewał jakichś rarytasów. Coś tam się wyłania. Albo to jest Amur, albo to jest Karp Albinos. Ale raczej rarytasa bym się nie spodziewał żadnego. Ale jak chce dopełnić siatkę, to nie ma problemu. No, nie będziemy mu utrudniali widzowie. Lepiej dla nas, bo szybciej misja będzie complete. Na wędkach, bo też pytaliście, czy, czy lepiej na takich wędkach łowić, czy na karpiówkach, czy na gruntowych. Amur. No, 28 kg to jeszcze jest do zaakceptowania. Słuchajcie, także generalnie ja nie łowię na karpiówkach. Mam jedną symbolicznie, jak widzicie. A nie łowię na karpiówkach, dlatego że no o wiele słabsze są od wędek gruntowych. O wiele słabsze, także no tutaj, jakby no nie ma w ogóle porównania, nie? Czekajcie, tu byliśmy, tu byliśmy. Pójdziemy pod wierzbę. Pójdziemy, widzowie, pod wierzbę. Zobaczymy, czy wierzba nam odda. No, jeszcze ten szczyt bran jest tak no, bardzo w połowie, nawet no, nie jest na dnie. I wtedy spod wierzby mamy akurat blisko, żeby tam przejść i, i tam zanęcić. I zobaczycie, pokażę Wam, że od rana, gdzie ten szczyt brań, bo to chcę Wam jakby pokazać, tak, że szczyt brań nie definiuje tego, że możecie, nie wiem, 100 kilo ryby złowić, 150 kilo. Nie definiuje tego w żaden sposób. Jeżeli wynęcicie, to musicie mieć tego świadomość. To jest taki paradoks. W przypadku, może, innych dobra, zrobimy tą samą metodę, widzowie. Ja tu myślę, że wszędzie łowię tak samo, czyli tak na kukurydzę. Jak widzicie, kukurydza oddaje, więc nie musicie się przejmować, że nie macie na przykład owoców, owoców tak, no bo na tą kukurydzę, kukurydza groszek, spokojnie, one też oddają mi to. Wiecie, nie ma się co tutaj przejmować. Akurat mamy oczywiście, że te owoce też pozakładane, ale jak widzicie, no to mi się rzuciło. No ale dobra, niech będzie, już nie będziemy przerzucać, niech się coś złowić. I w środek sobie rzucimy jeszcze wędkę, później karpiową, ale oczywiście nęcimy. Widzowie, nęcimy. Nie ma co czekać, nie ma co marnować czasu. Tutaj, jakby każda minuta jest na wagę złota. No, będzie to dłuższy odcinek. On myślę, że podejdzie pod półtorej po godziny spokojnie, bo ja tutaj myślę, że szybciej tego nie ogarnę. Plus jeszcze te, te, ran, te poranne łowienie. Jak mawiał klasyk, kiedy ranny wstaje dworzec. <grytanie> Dobrze. O, akurat tam śwignąłem w to miejsce, co? To i tak nie ma znaczenia, wiecie, nie musicie nigdy celować jakoś idealnie, totalnie w jeden jakby marker, jak widzicie, ja rzucam różnie. Nawet, nawet nie, nie lubię, powiem Wam szczerze, rzucać w jeden marker. W moim odczuciu to troszeczkę, znaczy wszystkie wędki w jeden marker, nie? W moim odczuciu to troszeczkę gdzieś tam. Suję koncepcję. Jak widzicie, tak okolice zawsze rzucam, nie? Zresztą te markery to są tylko tak, wiecie, dla. jest tam pit na wodę fotomontaż, bo mógłbym, nie wiem, tu zacząć rzucać między markerami i nęcić za chwilę tam bym złowił, więc. To nie ma naprawdę jakiegoś tutaj ogromnego znaczenia. Często wielu z Was myśli, że tam gdzie jest marker, tam złowicie tam rybę. To tak nie działa. To jest po prostu takie bardziej. Orientacyjne może pokazanie, żebyście wiedzieli, gdzie, gdzie ta ryba jest, w jakiej okolicy czy po prostu ułatwienie do rzucania, tak? Mi na przykład wyrzucanie w marker, no mam pewność, że gdzieś tam celuje się odpowiednio, tak? Ale jak widzicie, rzucam pomiędzy markery, nie? Wędki rzuciłem na markery, a nęce pomiędzy markerami. Raz czasem gdzieś rzucę. Zobaczymy, czy na dwa razy będę tutaj nęcił. Nie mam jeszcze zdania. Chociaż możemy tak zrobić, że na pierwszym spocie widzowie nęciliśmy trzy razy, tak? Na największym szczycie brań. Przypominam. Na drugim spocie nęciliśmy razy dwa. Już na mniejszym yy, szczycie brań. A tu byłbym gotów nawet zaryzykować. Taki test, że na tym spocie razy jeden, aczkolwiek wtedy wiecie, wtedy będziemy mieli pretekst do narzekania na wierzbę, że ona nie oddaje. No bo no tamten poprzedni spot drugi oddał moim zdaniem i nęciliśmy dwa razy. Więc jak widzicie, między dwoma razami a, a trzema nie ma kompletnie żadnej różnicy, bo przecież czterdziestkę trafiliśmy na drugim spocie, gdzie nęciliśmy dwa razy. Natomiast jedno nęcenie to mi się tak wydaje tak. Jeżeli nam się spieszy i chcemy jakieś fajne wyniki, to troszeczkę mało. Więc nie wiem, czy tak po prostu chciałbym. Może lepiej tę nęcenie bym. A zobaczymy, bo jeszcze rano chciałem. Znaczy, dla nęty mi i tak starczy. No, mam zapas, więc wiecie. Nie ma tak, że mi się coś skończy zaraz. To jest dopiero które piąte nęcenie, także tego po 10 kupiłem wszystkiego. Tak zakładałem wstępnie, żeby pod odcinek na każdym spocie po trzy razy nęcić. Zobaczcie, tam też bomble puszcza jakiś karp, także na upartego i by można tam rzucać. Także miejsce jest na pewno, to nie znaczy, że ma być pod wierzbą Przypuszczam, że równie dobrze bym poszedł na tamten pomost i rzucał tu na środek i też by były brania jest głębina też. Pamiętajcie o tym, widzowie, że tutaj, gdzie rzucamy, to jest takie wgłębienie. I ta miejscówka na pewno oddawała fajnie w dzień, kiedy było gorąco. Te karpie tam sobie grasowały. I jak to się ma do nocy, no zobaczymy. Myślę, że jeszcze raz tutaj do nęce, bo nie chciałbym, żeby powiedzmy wierzba była jakoś o, poszkodowana. Wodzi nam płakać, nie? I tak nam płacze ta wieżba. By bardziej nie płakała, nie mazała się to. Myślę, że damy jej szansę. Też mamy do złowienia raptem 200 kilo karpia, No jest to do zrobienia. Ale też zapewne... Troszeczkę będzie to czasochłonne, więc może, żeby to nie trwało nie wiadomo ile, bardziej że też niedługo bym chciał się już położyć spać, więc żeby może przyspieszyć ten cały Galimatias nasz, to to zanęcimy jeszcze. Jeszcze raz. Jak widzicie, czasem rzucę w te markery tam, gdzie poszły, powiedzmy wędki, natomiast w większości rzucam w środku, nie? To jest takie, wiecie, tak... Chcę sprawdzić, ja też często takie testy robię, że nie rzucam nigdy zanęty totalnie w jedno miejsce, tylko tak... Tak jakbym robił to w świecie realnym, żeby troszeczkę się roz rozszedł ten zapach, że tak powiem, smak i Dobra, teraz zaczęły dzwonić, więc nie wiem, czy. Dobra, przestały dzwonić. Jak przestały dzwonić, to sobie jeszcze raz zamieszamy. Co nam szkodzi? Coś mi się tu skończyło. Carp Rival mi się skończył. Widzowie, no ale na szczęście mamy tę oto przyjemność, że Carp Rivala możemy dokupić. I zobaczcie, tak to działa teraz właśnie po updatecie od jakiegoś czasu, że jak dany składnik uzupełnicie to jakby sama automatycznie się wczytuje i to się miesza. Także nie ma problemu. Kiedyś już byłoby trzeba to wszystko na nowo, na nowo ręcznie, co było tak wkurzające. Więc to akurat duży plus, że to zrobili. No i jeszcze pewnie musiałbym któregoś razu polecieć znowu na Delta i sprawdzić, czy tam biorą te karpie. Może dla widza złowić jakiegoś 30 kg karpia. To, to dla mnie nie było jakimś większym problemem, natomiast. Dawno nie byłem i to też nie jest tak widzowie, no bo to jak nie nagrywałem odcinków, to nie jest tak, że ja w ogóle do Fishing Planet nie wchodziłem, Chodziłem sobie tam czasem szupaczki połowić, czasem właśnie karpie, więc mogliście mnie spotkać, Jak rekreacyjnie, bo mi to też sprawia frajdę, dla mnie to jest, wiecie, mnie pierwszy medal wleci, a nie, na szczęście unikat, no 20 kg. no nie jest za duży, ale... Ale nie jest to meta. Czy może okazać zaraz, że wierzba najlepiej odda widzowie, że ja tutaj śmiechy, chichy, podśmiechujki z tej wierzby. A się może okazać, że zaraz tam tu taka czterdziestka wleci, że że wyskoczy rekord osobisty. Tego nigdy nie można. Tego nigdy nie można słuchajcie. Bo jak mówiłem, albo się uda, albo się nie uda. 50 na 50. Innej opcji widzowie to nie ma. O, dzwonić zaczęły. No, może, może będzie coś, zaraz się działo. Już się coś dzieje. Pięknie. Czyli jednak warto, jak widzicie, te, te dwa razy nęcić. I cóż to może być na kamu kamu? Nie odjeżdża jakoś mocno. Z rekord to raczej nie będzie. Bo idzie w miarę sprawnie, no ale tak wejście parę kilo może mieć. Do 30 nawet. Tylko nie widzę jeszcze co to jest. To jest amur? Nie, to jest karp. O jak zwykły karp to może mieć max 30. Niestety, te zwykłe karpie to tak. Są waleczne i ich waga niekoniecznie idzie w tym parze. O, 30, dobrze. Niewiele się nie pomyliłem. Jak widzicie, nie pomyliłem się. O, kolejne branie. No i to takie, coś to ja rozumiem, widzowie, czyli wierzba nie jest taka zła, jak ją malują. Ale tu jakieś pizzerytko. Uuu, zwyklaczek. A nie, nie zwyklaczek, okej. Okay. Albinosik, a nie zwyklaczek. jak dalej rzucimy. Zobaczymy jak to tam będzie oddawało. No i co wie, no, kurczę, szybko idzie. Siatka będzie pełna, to byłem pewien, że będzie pełna. Ale mimo wszystko czekamy za rekordem, czy. Na razie chyba tylko jedna czterdziestka siadła, nie? Co w dzień wydaje mi się, że siadcem potrafiłbym mieć kilka czterdziestek. Czyli to nocne łowienie tak jakby nie sprzyja tym ogromnym karpiom. Mówię jakby, bo wiecie, to nie jest, to jest tylko gdybanie, no. To nie jest teoria czymś poparta, tylko taką obserwacją. Aczkolwiek przecież widzieliście na tym, Film jest przebite, gdzie 43 kilo karp mi siadł w nocy. Więc to było na tym pierwszym spocie. Dlatego dziwiłem się, że ten pierwszy spot na początku w ogóle nie oddawał, bo ten mi siadł nawet chyba jeszcze zanim się ściemniło. No nic, no zrobimy widzowie najwyżej tak, że zapełnię siatkę i pokażę wam te poranne. A może to nagram już w następnym odcinku. Przecież mi się tu zapisze czas i data. I jako kontynuację, słuchajcie, jeżeli chcecie widzowie, dajcie znać w komentarzach, bo drogi widzu, jeśli ty jeszcze mnie oglądasz po godzinie, ponad czasu, no to zostaw proszę komentarz, że oglądasz i czy chcesz, żebym zrobił kontynuację, jak łowię te karpie o piątej rano na tym pierwszym i drugim ewentualnie spocie, gdzie ten szczyt brań jest no totalnie lichy i co mogę takiego złowić, gdzie tego szczytu brań nie ma. No to jest najgorszy możliwy czas oczywiście w tym całym dniu, słonecznym podkreślam a myślę że następny odcinek na nocne karpie jeżeli byście też chcieli to będzie na inną pogodę bo my się tu nie jesteśmy w stanie wiecie uwinąć żebym ja jeszcze wam jedną nockę pokazywał w pogodę za chmurą. No więc myślę że możemy zrobić tak że po prostu. Następny następny po prostu będzie odcinek i na piątą rano i na noc już za murą. Bo to i tak, no, no widzicie, godzina to jest ponad. No chcieliście sami, widzowie, sami chcieliście, żebym nie pauzował, żeby sobie przewiniecie, dobrze, więc ja to szanuję. Zawsze wasze zdanie dla mnie jest ważne. Jeżeli tak chcieliście i chcecie oglądać takie długie odcinki, no to tylko szapoba, no i proszę bardzo, mi nie trzeba dwa razy mówić, nagrywam. A było gdzieś tam w ostatnim czasie, czy to do Fishing Planet, czy do Eurotracka, było sporo właśnie takich komentarzy, że pod różnymi filmikami, że lepiej jednak bez pauzowania, że nie oczekujecie tego pauzowania ode mnie. Dobrze, to będzie, mówię, pauzowanie uznajmy na jakoś takie bardzo wyjątkowe sytuacje, nie? Typu jak zaczynam nęcić zanim. Zanim w ogóle rzucę wędki, czy jak muszę na przykład pójść sobie coś do picia przynieść, no bo czasem i muszę coś popić. Bo wiecie, gadanie cały czas przez godzinę, a dzisiaj nagrywam chyba czwarty już odcinek tak naprawdę. No to sami rozumiecie, że gardło by siadło bez popijania. Jeszcze dlatego mi się właśnie widzowie udzielił ten klimat taki kurcze notny, nie? Taki chill. Już druga u mnie w nocy jest. Mówię w moim świecie realnym, nie w świecie gry, bo w świecie gry mamy pierwszą, tu mamy drugą. Więc sami rozumiecie, że już człowiek w takiej porze już tak... Nie mówię, że ja nie chodzę wcześniej spać, absolutnie, ale jeszcze mam się skupić, wiecie, mówić. A tutaj ta, te rybki jednak relaksują, no to chyba słyszycie różnicę w moim głosie, że jestem już taki... Wycheillowany, nie? Także widz mi w pewnym sensie dziękuję, widzu. Właśnie dziękuję, bo widz, który chciał ten dłuższy odcinek po części dał mi taki chill, żebym sobie wycheillował właśnie na rybkach przed snem. Dobra, no zobaczmy. Mamy niewiele do złowienia. Coś tam lekko ponad 100 kilo. Naprawdę to 30 by siadły i już byłoby załatwione. Więc nie będę nagrywał tego odcinka z łowienia porannego. To zostawię jako następny odcinek, bo mówię, czas mi się tutaj i tak zapisze na szczęście, jak wyjdę z gry. I sobie go na rano przesunę i wtedy wam pokażę. Wrzucę nawet dzień po dniu ten odcinek nie ma problemu. I później jeszcze zrobimy ten nocny. Może nie za chmurą totalną, ale taką po połowa chmura, połowa księżyc. Także nie ma, nie ma najmniejszego problemu drogi widzu. No coś zaczyna dzwonić, więc myślę, że to już jest kwestia paru minut i, i zbliżymy się do zapełnienia siatki już na full. Jeżeli byście próbowali łowić w nocy, to te trzy nęcenia myślę to jest dużo, natomiast dwa to tak jest optymalnie. Jedno, no wiecie, to też zależy od waszego celu. Jeśli tylko chcecie sobie połowić karpie, nie wiem, nabić expa, no to jedno nęcenie wam wystarczy, bo zależy ci na kasie. Wiadomo, musisz oszczędzać, te zanęty też nie są tanie. Ja to rozumiem. Więc jedno nęcenie ci wystarczy, jeśli chcesz bić jakiś rekord, bo ja też, no nie oszukujmy się, no widzowie, no pokazuję dokładnie ile razy nęcę, dlaczego, tłumaczę. U mnie dwa nęcenia wchodzą w grę tylko dlatego, że ja zawsze nagrywając dla was odcinek Chciałbym naprawdę coś fajnego złowić, coś, co przejdzie do historii nie? i wiem, że to się stanie. Może nawet jeszcze w dzisiejszym odcinku, może już w następnym jutrzejszym, na przykład pojutrzejszym, ale to się stanie. Coś fajnego się na pewno trafi. Takiego, że w każdy powie wow. No, ale zobaczcie, przestały nam, przestały nam wędki dzwonić, kurczę, czyli te, ta wierzba miała równe szanse. A jak widzicie ona, no nie... nie oddaje. Nie oddaje. Czyli siatka, no... Hmm. Myślę, że ona jest do zapełnienia, jakbym tak cierpliwie tu siedział. Na pewno trzeci raz nie będę nęcić, bo to nic nie da. Hmm. Hmm. jedyne wytłumaczenie może być takie że mówię tutaj jest ta głębina gdzie są markery i w nocy niekoniecznie ona musi oddawać bo ona fajnie oddaje kiedy jest gorąco tam się te karpie nie wiem, wiadomo jest głębiej jak mocno słońce grzeje no to te karpie tam się chowają Raz w nocy no nie wiem jest pełnia księżyca no chociaż z drugiej strony tu w fishing planet nie zauważyłem żeby był jakiś cykle księżyca raczej ciągle jest pełnia księżyca chyba że nie wiem czegoś nie, nie zauważyłem ale chyba ciągle jest pełnia księżyca ktoś tam dzwoni ale nie wiadomo w którym kościele nie o o o o o o o dobra dobra jak najszybciej już zapełnić siatkę i wydym. Uuu, zwyklaczek. O, może nie? A tu unika 40 kilo. jeps. Nie, no tak, aż by nie walczył. Słabo. Żeby miał mieć 40 kg Bez przesady. A, Amur, dobra. No, 30 kg Dobra, spoko. Może być, jest to do zaakceptowania. Widzowie, Amur. Amur 31 kg jest do zaakceptowania jak najbardziej. Dobrze, że nie będę wętek przykładał to już mam znaczenia. Pomieszają mi się, to pomieszają już tak. Powoli kończymy. Chociaż yy, fajnie jest mieć te wędki faktycznie uporządkowane, tak jak masz je, no, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, no bo... Wiadomo, że no jak ja mam pod piątką karpiówkę, no ale wiecie, no karpiówka siłą rzeczy się rzuca w oczy. Nawet jak ja bym je sobie sygnalizatorami, bo i tak mam, widzicie, różne kolory sygnalizatorów. Celowo. To jak masz szybką akcję, to i tak się pomyli. Więc żeby się nie pomylić, żeby, wiecie, to tak jakoś sprawnie chwytać, no to dlatego właśnie fajnie jest mieć jedną karpiówkę, nie? Która różni się od nich. Albo gruntówkę, która nie ma... Na przykład sygnalizatora na końcu. Nie wiem, dlaczego w zasadzie mam te sygnalizatory. Powiem Wam szczerze, zostawiłem oba. Jakoś tak. Bo wystarczyłyby mi tak naprawdę sygnalizatory już na, na podpórce, nie? No więc, jakby, po co, po co jeszcze kolejne? Ale zobaczcie, jest różnica, bo tu niby dzwoni sygnalizator, a tak naprawdę, jak jest porządne branie, to dopiero informuje ten nawędce. Więc. Tak nie nauczyłem. To jest takie bardziej wiecie, co przyzwyczajenie. Każdy ma. Jakby wiecie, co ja. Ja nie mam zwyczaju tam oceniać. Każdy ma jak lubi, bo każdy lubi inaczej. Tego nigdy też nie mówię komuś, że ma robić tak, jak jakby miał nie czuć, nie lubić. Zawsze w tym, co mówię, staram się powiedzieć, co warto robić, czego nie, no, ale każdy robi tak, jak jednak czuje. Tak. Są ludzie, którzy przecież łowią karpie i bez nęcenia, bo chcą sobie wiecie traktować jako taki chill na rybkach. Ja to rozumiem, bo słuchajcie, ja jakby no nie mam możliwości w, w ostatnim czasie no gdzieś tam na ryby jeździć. Ani też sprzętu i wiem, że to jest dość drogi sport, więc przeniosłem jakby to, że lubię połowić na, na grę. Czyli na, fish, na, czy na symulatora. czy fishing planet, bo ciężko to ogrom nazwać nie, to jest bardziej symulator dla mnie. Bo tam na typowe gry to mi szkoda czasu, no ale jest to forma relaksu i faktycznie fajnie, można sobie wieczorkiem usiąść, połowić rybki. Trochę wiecie, takiego chillu załapać. No i każdy jakoś tam na swój sposób lubi łowić, tak? Jedni chcą bić rekordy, inni na przykład przychodzą na, na Weeping Willow, żeby też pobawić się z łowieniem leszczy, czy tam karasi. Zresztą wiecie co, ja bym mógł... O, to jest jedno z wyzwań, które bym mógł tutaj na, na Whipping Willow też podjąć. Hmm, ale to też od Ciebie, drogi widzu, będzie zależało, czy chcesz. Bo, tak jak no, słuchajcie, łowiliśmy na Michigan szczupaki. Tutaj te szczupaki nie są za duże tam. Nie wiem, ile to jest rekordowy szczupak. Trzeba by zobaczyć może w rankingu w tej topce. Natomiast, no, może bym podjął wyzwanie, żeby do topki się dostać i złowić takiego szczupaka, który mnie tam gdzieś. Wiecie. Do topki umieści. Druga opcja, jeżeli nie szczupak, to możemy spróbować takie samo analogiczne wyzwanie tutaj z na przykład leszczem. To chyba leszcze karasie liny bez problemu. Czy złoty lin też. Także tego typu ryby, tak jak na, yy, łowiło się na, na leśnej willi nie? w Czechach. Yy, I to pamiętam, jak ja zaczynałem w ogóle Fishing Planet, jaka w ogóle była frajda, jak Słuchajcie, poszedłem nim. Ta samotna gwiazda wiadomo, fajna na, na samym początku, bo darmowa i wszystko super, ale to tam nie było nic dla tam tamtego szczupaka praktycznie znałem, tak. No nie no, były tam sumy jeszcze, no ale te sumy to akurat, to powiecie, ale to też je łowiłem, nie powiem, że nie. Natomiast jak poszedłem na leśną willę, bardzo byłem zachwycony. Mój pierwszy kontakt słuchajcie z Fishing Planet... Pamiętam to do dziś. No i te, te karpie, które tam nie są przecież takie wielkie, bo tam kilogram, tak? Ale też wam powiem, że no, fajne emocje, nie? Szupaki też tam nie są duże, ale tak, to był taki początek tego Fishing Planet. To była taka frajda na tej leśnej willi. A no idąc tym tropem, tutaj mamy leszcze, tutaj mamy karasie. Tam nie wiem, co jeszcze. Trzeba posprawdzać. Więc moglibyśmy, słuchajcie, próbować. Nawet nie mam wszystkich ryb na pewno złowionych. Jakbym miał wejść tutaj w statystyki łowiska, to nie mam tutaj wszystkich ryb złowionych. Więc właśnie w leszcze by można popolować, ale mówię też o, o, o takich, no powiedzmy, jakichś tam rankingowych leszczach. No, widzowie, wychodzi na to, że to wyzwanie może się jednak nie udać, że mówimy o zapełnieniu siatki. Bo, jakby w momencie, w którym teraz miałbym iść na, na spot numer 4, to jest to już bez sensu. No, siatka jest niezapełniona. Ja też tu nie chcę siedzieć, nie wiadomo do której. Czyli wydaje mi się, że szybciej można to znacznie ogarnąć, łowiąc w dzień. Wieżba, póki co najgorzej oddaje. Ale dajmy jej jeszcze chwilę czasu, żeby też miała wyrównane szanse. Dajmy jej chwilę czasu. Bo tak naprawdę jeszcze 100 kilo ryby nam brakuje, nie? Żeby siata była pełna. Jest bardzo dużo. O! O! 39 kilo, widzowie. No to tak może... Może. Może tak yy, niepotrzebnie narzekam, nie? No ale też tak rzadko ci. No widzicie, i to jest też to, yy, co mówiłem. Schodzimy ze szczytu brań. Ale jak już pierdyknie, to już coś konkretnego, nie? Tak żebyście byli tego właśnie świadomi. No nie, to, nie jest to może 40. No ale można powiedzieć prawie, tak? Ja wiem, że prawie robi wielką różnicę, no ale prawie jest. Prawie jest. Jeszcze chwilę dam czasu. Znaczy wiecie, to tam jest niewielka różnica, tylko. Ja mam z tyłu głowy na pewno jedną rzecz. Że pamiętajcie, mamy w siatce 563 kg, Ale pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy, że tutaj jest kilka medali, kilka zwyklaczków, które też ważą. I one są w tej siatce. Więc tak naprawdę. Jeżeli tak już byśmy mieli porównywać to wydaje mi się, że czasowo w ciągu dnia szybciej złowisz. Zapełnisz siatkę i to zapełniając ją unikatami. Tu jestem pewien raczej tego. Po półtorej godziny już będzie trwał odcinek. Hmm. Zobaczymy. Ja mogę też zrobić taki test, ile zajmie mi zapełnienie siatki, bez, bez robienia pauzy oczywiście. O, drogi widzu, jeżeli chcesz, to też daj znać. Czy chcesz taki odcinek? Ile zajmie mi zapełnienie siatki karpiami w ciągu dnia? Tak, na danych spotach. Bez oczywiście przesuwania czasu w tym przypadku w grze. No i bez pauzowania czasu na odcinku. Wiadomo, tam przy pierwszym nęceniu spauzować. Tak, Jak będę, musiał, będę musiał do toalety to też, ale tak to nie. I możemy wtedy to obiektywnie porównać, nie? I Ja w... zapis, no to będzie odcinek, no to siatkę wam pokażę. No to łatwo będzie wtedy zestawić, um, ile tam złowie yy, i powiedzmy, no, porównać te siatki, ile zajmie czasu, bo tutaj po długości odcinka będziecie widzieli, tak? Yy, można tam, nie wiem, dwie minuty tu odjąć od tego czasu, no bo zanim musiałem się przywitać z wami, no to powiedzmy, że tyle mi zajęło. Ale to wszystko jest na odcinku, to wszystko można policzyć, sprawdzić. Jest namacalne, tak? Zmierzalne. No i tak samo nagrywając odcinek w ciągu dnia. Jak zapełniłbym tą siatkę, to wtedy zestawić, co mam w tej siatce. Z czasem, jaki jakim łowiłem. Ale muszę mieć pod tutaj na pewno uwadze, na uwadze wzięte to, że. Mm, że na pierwszym spocie nęciłem trzy razy. Więc jeśli teraz, widzowie, zaczynałbym ten odcinek, to wyzwanie. Zresztą mi tak chcę to zrobić, ale to już jutro nagram ten odcinek. Że od rana zaczynam w tym słabym czasie, to też w tym słabym czasie będę trzy razy nęcił. I zobaczymy, czy siędzie jakiś rekordowy naprawdę okaz. A tutaj no chyba już będę się z wami żegnał, widzowie. Bo tu myślę, że już wiecie, no, jakbym tak siedział, no na no, upartego bym. Wiadomo, że tą siatkę dopełnił, albo bym jeszcze donęcił. Tylko że. No dobra, dajmy czas do drugiej, czasu, czasu gry. To będzie bardzo zbliżony czas, już mnie już jest 10 po drugiej. Dobra, to skończymy o godzinie. O, dobrze, widzowie, to zrobimy taki myk, że zakończę odcinek, jak się mniej więcej czas w grze zrówna z czasem realnym. Także zobaczymy. Trochę jeszcze czas realny im tam ucieka, ale zobaczymy. To jeszcze możemy dać taką ostatnią szansę. Jak widzicie, jestem wytrwały, nie poddaję się tak łatwo. Bo jak obiecałem, że sprawdzę, to sprawdzę. Chociaż tak uważam, że to jest dobry wynik. Znaczy, akceptowalny. O, może tak. Akceptowalny. No, akceptowalny, dobry to jest na równi. Ale nie jest to zadowalające dla mnie, nie? Nie jest to dla mnie, wiecie, jakieś takie. Takie wow. Nie jest to takie wow. Ale co posiedziałem na rybkach? Słuchajcie, nasz no naprawdę żyję taki stylatowany, tutaj siedząc na tych rybkach. Także jeszcze raz dziękuję. Dziękuję tobie, drogi widzu. Bardzo mi miło, że chciałeś taki dłuższy odcinek. Mówię, czułem się w klimat, że łowię nocą. Już pominę oczywiście, że kiedy nagrywam ten odcinek, no tam jest są mrozy dosyć spore, więc. Wiadomo, że tak by się nie dało łowić, bo mamy zimę, ale. Wyobraźnia, wiecie, nasza wyobraźnia potrafi zdziałać wszystko. No zobaczcie, mamy totalną ciszę. i To nie chodzi wcale o to, widzowie, że nawet jest ten spadek tego wykresu brań, bo on wcale tak tragicznie nie spada. Chodzi o to, że ja musiał jeszcze do nęce. Ale obiecałem, już tam zostało dosłownie może dwie minuty, i będziemy kończyć. Ten czas powoli się zaczyna zrównywać. Znaczy nie no, jeszcze tutaj jeszcze drugiej nie ma w grze. Chyba na jedną minutę przypadają cztery minuty, nie? Jak dobrze pamiętam. Chyba coś takiego było. Że jedna minuta w grze to jest chyba 15 sekund, yy, czasu realnego. Coś, coś, Coś mi się tak kojarzy. Ale widzicie, no także biorą karpie w nocy? Na to pytanie jak najbardziej mogę odpowiedzieć twierdząco. Tak, biorą. Czy biorą większe? Też biorą, ale czy to jest lepsze łowienie niż łowienie w dzień? Moim zdaniem nie. Znaczy mówię fajne, bo to jest tak, wiecie, jako taka odskocznia, czy taki chill, tak jak właśnie go poczułem. Wiadomo, że jakbym tutaj miał klimat o tej porze, którą mam, miałbym klimat dzienny, to bym takiego chillu nie poczuł, jak poczułem tutaj, że jest noc. Więc wiadomo tak jako dla, dla, dla doznań to tak, ale dla samego Fishing Planet dla jakichś wyników, osiągów, nie wiem kasy. No to według mnie ta wersja się nie opłaca. Tym bardziej, że tutaj ci nic nie da ta nocka. Bo wiecie to przesuwanie czasu ma też swoją jakiś tam limit. No ale no w dzień ty nie masz potrzeby przesuwać czasu, możesz przesuwać wtedy na następny dzień. A jakby Wiecie, mówię, w przypadku karpi nie ma, nie ma sensu tutaj przesuwać czasu. Idziesz z łowiska na łowisko, łowisz jednym, wiecie, ten, ten czas mija i po sprawie. No, widzicie, nie ma w ogóle brań, także nawet nie ma sensu, słuchajcie, żeby ten czas się zrównywał. U mnie już jest 12 po, po drugiej, tutaj w grze jest 6 po drugiej, także to nie ma sensu, żeby się zrównywał. Ja tutaj oczywiście wyjdę w tym momencie z gry, żeby mi to zapisało, wam tylko pokażę drodzy widzowie siatkę żeby było, zobaczcie, raz, dwa, trzy trzy zwyklaczki, myślałem, że było ich więcej, no chyba, że przez przypadek jakiegoś nie wpuściłem do siatki, ale miałem przekonanie, że było więcej zwyklaczków natomiast medale, raz, dwa, trzy, cztery, pięć medali i trzy zwyklaczki, no są jakieś tam unikaty, natomiast ciężko nazwać, no jedna czterdziestka, dwie trzydziestki dziewiątki, trzydzieści siedem, Carp Albinos 30 5 no to jest spoko w miarę, no a reszta to tak. No co, jakieś tam 30, no nie można narzekać, bo tych 30 mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 40, no to jest całkiem spoko, nie? Więc to nie jest jakiś tam tragiczny wynik, ale czasochłonny na pewno, nie? Także ja się z Wami, moi drodzy, żegnam. Jak widzicie, już tutaj z gry wychodzę. Do następnego odcinka. Trzymaj się. Cześć.